Jeśli chodzi o parkowanie, o którym mówił pan radny Raszkiewicz i w innych głosach też. Mazur, przepraszam, Mazur Kielce. To jest taka prawda, że my w obecnym okresie na terenie naszego miasta nie możemy narzekać na ilość miejsc do parkowania, bo proszę Państwa, otworzył się plac pomiędzy ulicą Pułaskiego a Sienkiewicza. To jest kilka tysięcy metrów, gdzie tam praktycznie można by zmieścić wszystkie samochody z całego miasta. I co więcej, ten teren się przyjął. Tam codziennie staje kilkaset samochodów. No i myślę, że on dobrze ludziom służy, bo z tego miejsca jest dokładnie do wszystkich instytucji, łącznie ze szpitalem, z pogotowiem i z innymi instytucjami, urzędami, 5 minut drogi. Także to jest naprawdę komfort. Drugi parking o wiele się uwolnił po wyprowadzeniu się sądu na ulicę Kazimierzowską. Praktycznie ja jestem na bieżąco, bo tam na co dzień przechodzę i mieszkam tam obok. Tam zawsze są miejsca wolne do parkowania, a to też jest 5 minut drogi do urzędu i do wszystkich, załóżmy, sklepów i instytucji. Także to są dobre takie warunki. No, poza tym to no, wszędzie, gdzie było to możliwe, dopuściliśmy parkowanie na chodnikach. Tak, żeby pogodzić jakiś kompromis, zrobić dla pieszych i dla parkujących. Jeśli chodzi o parkingi przy kolei, to proszę Państwa, te tereny, które nabyliśmy od kolei, po tych rozebranych halach, po hali wachlarzowej, po hali żółtej, po tej hali przy ulicy Partyzantów, w tej chwili myślę, że są w stanie pomieścić też samochody, szczególnie tych osób, które dojeżdżają do pracy do Warszawy. I z chwilą, kiedy powstał tam tunel pod torami dla pieszych, jest to doskonałe miejsce do parkowania i wykorzystywane jest przez mieszkańców naszego miasta i regionu. Dalsza sprawa to odzyskaliśmy praktycznie teren po torowiskach, tak zwany teren po torowiskach przy ulicy Kolejowej.
chwili jeszcze nie ma zwyczaju zostawiania tam samochodów, ale ja podkreślam, że to jest też odległość od wejścia do dworca, no, maksimum 5 minut. To jak na parking w mieście, to jest odległość bardzo, bardzo dobra. Także myślę, że są nawyki wśród mieszkańców, że każdy chciałby podjechać pod drzwi, ale tak się nie da. Przy tej ilości samochodów, jaka jest w mieście, no te 5 minut to trzeba pokonać, żeby dotrzeć do celu, do którym chce się załatwić sprawę. Świetnie sprawdza się też strefa parkowania przy urzędzie. Praktycznie też w każdej chwili znajdzie się tutaj miejsce na zaparkowanie samochodu, na załatwienie sprawy i na powrót. Także, ale nie widzę też tu potrzeby rozszerzania tej strefy, bo w Śródmieściu naprawdę mamy tych miejsc parkingowych dużo. No jest jeszcze parking pomiędzy kinem a szpitalem. To myślę, że tutaj Siedlce mogą sobie powiedzieć, że są w dobrej sytuacji.